Witam. Kolejny odcinek z serii renowacja mebla kuchennego. Długo mnie nie było, ale to raz, że pogoda nieodpowiednia, a dwa, no dopadło mnie też zaraza i musiałem swoje odleżeć. To, że dawno nic nie wrzucałem, nie znaczy, że zupełnie nic się nie działo. Tutaj w międzyczasie sobie podchodziłem jakieś czynności wykonywać. No ale nic takiego, co byłoby bardzo interesujące. Także nie włączałem kamery. A w tej chwili coś nieco ciekawszego niż do tej pory, więc postanowiłem troszkę materiału dograć. Teraz sprzedawca mnie uprzedził, że tu się mogą ciekawe rzeczy dziać. No ale... By nie mieszać w plastiku. Też żywica się potrafi zagrzeć, zabulgotać. Plastikowe kubki mogą nie wytrzymać. Stąd przelanie do szkła. No nie, jakoś nic złego się nie dzieje. Dobrze, ja się przestawię. Ok. Pokazuję i objaśniam. Dno mebla jest nie najlepszej kondycji. Zresztą kiedyś pokazywałem. Od spodu jest wklejona sklejka. Tutaj jest taki tymczasowy borderek zrobiony. I teraz tą żywicą epoksydową chcę sobie to wszystko mocno wyszpachlować. A potem jeszcze cieniutką warstwę wylać, żeby utworzyć mocną, stabilną konstrukcję. Obawiam się, że te trzy seteczki, które sobie umieszałem, to wcale nie będzie za dużo. Tu jest duży kawałek powierzchni. Przede wszystkim chodzi mi o zaszpachlowanie, więc spód mebla tu ani bardzo gładkiej powierzchni jakiejś nie muszę uzyskać, ani jakieś bąbelki powietrza. Jak gdyby mi zostały coś takiego, to mi nie będzie przeszkadzać. Chodzi tylko o to, żeby mocno powyklejać te ślady po mieszkańcach tego mebla. Myślę, że jak ta warstwa wyschnie, trzeba będzie jeszcze drugą porcję umieszać i poprawić. Dobrze, pierwsze zalanie, pierwsze szpachlowanie jest wykonane. Teraz pozwolę, to jeszcze równo rozprowadzę i pozwolę temu schnąć. Potem wyleję jeszcze drugą warstwę, tak żeby to już było całe to drewno zamknięte, szczelne. Wtedy będę spokojny, że nic złego się tu już dalej nie będzie działo.
że żadna degradacja nie będzie postępować. W miarę równo rozprowadzone. Gdzie niegdzie grubiej, gdzie niegdzie cieniej, ale to, jak wspominałem, nie będzie robić mi różnicy. Ok. Zostawiamy do wyschnięcia, a ją co? Pakuję spawarkę i jadę na zupełnie inną robotę, ale tam nie powstanie. Także dzięki i do spotkania w następnym wejściu. Tylko krótki raport z frontu. Poszła trzecia porcja epoksydu. To drewno tak było już przesuszone, a z drugiej strony dziurawe, że praktycznie pierwsze 200 gram, które umieszałem, to wpiło, więc od razu poszła druga warstwa. Też jeszcze wszystkiego nie wypełniła, to teraz dolałem trzecią porcję. I tak to wygląda, zostawiamy do zaschnięcia, a ja startuję z innym projektem. Króciutki taki, ale myślę, że nie będę go filmował, bo to absolutnie nic ciekawego. I kolejny wydaje mi się dość ciekawy fragment dokumentowania prac. Ten bok, jest to widoczne? Jest. Ten bok jest tutaj dość mocno zjedzony, a tak to będzie ustawione już jako gotowy mebel, że akurat ten bok będzie bardzo mocno widoczny, więc szpachlowanie potem by się wyróżniało. Postanowiłem poradzić sobie inną metodą, ale to już za sekundkę, nie będę opowiadał, tylko będzie widać jak. Za delikatnie, nic nie widzę. Narysowałem sobie taką pomocniczą linię, żeby wiedzieć, gdzie rozprowadzić klej. Klej powstał we wiaderku z gorącą wodą, tak żeby był bardzo rzadki. Mam nadzieję, że mi go wystarczy. Przyznam szczerze, że jeszcze nie zdarzyło mi się aż tak dużych powierzchni okleinować metodami warsztatowymi. Zwykle przy naprawach to jest tam kwestia uzupełnienia kilku, kilkunastu centymetrów jakichś braków. I wtedy stosowana przeze mnie metoda się sprawdzała. Więc mam nadzieję, że również sprawdzi się w tym przypadku. Jeżeli nie, to w zapasie mam drugą, radykalniejszą metodę. Także efektu końcowego jestem pewien, natomiast nie jestem pewien, czy za pierwszym razem go osiągnę, czy nieco później. Prawidłowo powinno to być klejone pod prasą. Niestety nie dysponuję taką prasą, a też nie znalazłem wśród znajomych żadnego warsztatu, który mógłby mi to zrobić.
Więc spróbuję taką metodą chałupniczą takiej naprawy dokonać. Najważniejsze jest, żeby kleju nawet z lekkim nadmiarem było na brzegach. Wtedy spada ryzyko, że to się gdzieś tam będzie łuszczyć. Jeśli trochę się wyciśnie, to nic straconego, nic złego się nie wydarzy. Powinno być nieźle. No i teraz wysoce specjalizowane narzędzie. Ponieważ nikt takim nie dysponuje, to nikt nie powtórzy operacji po mnie. Chwilka przerwy, bo żelazko jeszcze musi się dogrzać. I ostatni chyba element, jeśli chodzi o naprawy. Wydaje mi się, że to już było przymierzone. O, i pasuje. Dobrze. Wydaje mi się, że już tutaj wszystko, co było do naprawienia, naprawiłem. Ortodoksi będą się czepiać, że powinienem robić na zakładkę, docinać przez dwa arkusze. Tak, tak powinienem, ale tutaj chcę trochę udawać, że są to stare deski, które są rozeschnięte i dlatego z premedytacją sobie zostawiam takie szparki, które będą imitować starość i wiek mebla. Teraz cierpliwie prasować trzeba okleinę. Jaka temperatura, jaki czas? No być może ktoś się z filmu zorientuje, ktoś się nie zorientuje, to taki był mój cel, to taka trochę tajemnica warsztatu. Nie wszystko od razu trzeba zdradzić. Za chwilę wyłączę kamerę albo puszczę przyspieszenie. No i pozostawię sobie tą słodką tajemnicę, jak to robić, żeby było dobrze. Tutaj wszystkie
dotychczasowe dwa paski znaczy się. Szły bardzo dobrze, z jednym wyjątkiem tutaj kablem od żelazka wyłamałem kawałek okleiny, ale jak się wstawi reperaturkę, będzie to znowu przypominało stare meble, trochę zaimituje no wiek całego mebla, styl całego mebla trzeba jednak oddać. No i prawie ostatni etap naprawy został wykonany, czyli bok, który tutaj będzie reprezentacyjny, okleiłem sobie okleinką, żeby to wyglądało. No, szpachlowanie tych dziur po robactwie byłoby bardzo ordynarnie widoczne tutaj, ale to z premedytacją. Popełniłem sobie błędy. Tu jest szpara między kolejnymi warstwami. Taka sama jest tutaj, ale to celowo. To ma symulować stare deski. Trudno, żeby nagle, o, takie pęknięcie. To też, no może nie celowo wywołałem, ale wiedziałem, jak tego nie wywołać, a nie zabezpieczałem się przed tym. To dlatego, że trudno byłoby na starym meblu nagle najbardziej pierwszy widoczny bok pokazać reprezentacyjny, gładziutki i jak lustereczko, jak od stolarza pochodzące. Tu łącznie z wywinięciem okładziny jest wszystko ładnie wyprowadzone. No, także to już jest ostatni etap napraw. Te drobne wstawki tutaj na rogach i lakierowanie to już będzie kolejny odcinek. Także zapraszam do oglądania, komentowania. No, zostawcie znak życia. Ja tu jeszcze jakieś drobiazgi dorobię i zapraszam na następny odcinek. Łapka w górę, łapka w dół albo komentarz, będę zobowiązany.